Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Witam serdecznie, szanowni widzowie. Po raz kolejny gościmy u siebie doktora Franza Enzmana, wybitnego specjalistę medycyny mitochondrialnej. Dzisiaj chcemy porozmawiać o praktycznym zastosowaniu medycyny mitochondrialnej w poszczególnych jednostkach chorobowych. Panie doktorze, czy moglibyśmy zacząć od podania kilku konkretnych przykładów? Gerne. Istnieje bardzo długa lista takich praktycznych zastosowań medycyny mitochondrialnej. Może pozwolę sobie rozpocząć bardzo krótko od przypadków, które poparte są badaniami. Co istotne, są to badania przez nas przeprowadzone. Medycyna mitochondrialna ma ogromne znaczenie w profilaktyce. Ja zajmuję się dość intensywnie tematem cukrzycy typu drugiego. Proszę mi wierzyć, jeśli chodzi o profilaktykę pacjentów z cukrzycą, nie jest to proste. Można mówić bez końca na ten temat, a diabetycy i tak w większości nie zrobią nic, żeby poprawić swój stan zdrowia. Najczęściej nie przestrzegają diety, stosują coraz wyższe dawki preparatów. Jedzą, przyjmują leki, jedzą i tak w kółko. Tutaj właśnie profilaktyka odgrywa bardzo istotną rolę. Mówiąc o cukrzycy typu drugiego, która może być w większości przypadków dziedziczna, w przypadku, gdy mamy do czynienia z małymi pacjentami, z dziećmi. Proszę mi wierzyć, w tej jednostce chorobowej poprzez stosowanie profilaktyki można naprawdę bardzo wiele osiągnąć. Chętnie wspomnę tu również o medycynie ratunkowej. Tutaj również medycyna mitochondrialna znajduje bardzo wyraźne zastosowanie. Na potwierdzenie tego przytoczę pierwsze badanie, które zostało wykonane przez nas. Badanie to dotyczyło zatrzymania akcji serca. Proszę sobie wyobrazić, mówimy tutaj o szczególnie dramatycznej sytuacji. Serce przestaje bić, zostaje wezwany lekarz. Osoba z najbliższego otoczenia próbuje przywrócić akcję serca i w tym danym momencie, próbując zahamować szersze uszkodzenia, podaje pacjentowi płynny preparat z koenzymu Q10 o nazwie Sanomid. Preparat ten dzięki swojej formie nanocząsteczkowej działa niezwykle szybko, chroni nasz mózg przed szerszymi uszkodzeniami. Statystycznie 28 do 32% pacjentów po zatrzymaniu akcji serca przeżywa do około 3 miesięcy. Stąd niezwykle ważne jest zapobieganie szerszym uszkodzeniom mózgu. Poprzez podanie preparatu Sanomid szansa na przeżycie u tych pacjentów wzrasta do około 68%. W trakcie badania przeprowadzonego na Uniwersytecie w Dreźnie wykazaliśmy, że zastosowanie w odpowiednim czasie preparatu Sanomid zwiększyło o 68% szanse na przeżycie pacjentów z zatrzymaniem akcji serca oraz zapobiegło uszkodzeniom mózgu. Badanie to zostało opublikowane na łamach naukowego magazynu, amerykańskiego magazynu Towarzystwa Chorób Serca Circulation. Tutaj szczególnie muszę podkreślić, jak ważne są osiągnięcia medycyny mitochondrialnej. Właśnie wtedy, w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia. Analogiczną sytuację mamy w przypadku zawału serca czy przy wystąpieniu udaru. W takiej nagłej sytuacji warto mieć w zanadrzu ten bardzo szybko działający koenzym Q10 w płynie, ponieważ dzięki niemu zapobiegniemy szerszym uszkodzeniom. Najnowszą rzeczą, jaką ostatnio odkryliśmy, jest zastosowanie płynnego koenzymu Q10 u osób po silnym urazie czaszkowo-mózgowym. Tutaj wykazaliśmy, że w tym danym pojedynczym przypadku dzięki stałemu podawaniu płynnego koenzymu Q10 udało się wybudzić pacjentkę ze śpiączki. Pacjentka była po urazie mózgu, pozostawała w śpiączce około 6 miesięcy. Lekarze byli zdecydowani na zaprzestanie dalszego leczenia. Pacjentce podawano przez 1,5 dnia płynny koenzym Q10. Po pewnym czasie pacjentkę przeniesiono na inny oddział. Po przeniesieniu ponownie straciła przytomność i ponownie przy pomocy płynnego Q10 udało się przywrócić jej świadomość. Innym przykładem są pacjenci z silnymi urazami mózgu powstałymi w wyniku upadku. Gdy w wyniku urazu mózg ulega niekorzystnemu przesunięciu, przesunięte zostają półkule mózgowe i na skutek tego dochodzi do zamknięcia komór mózgu. Powstają wówczas bardzo rozległe urazy przeciwnej połowy ciała. I tutaj bardzo ważna informacja. Zaaplikowanie przez 24 godziny za pomocą sondy nosowej płynnego nanokoenzymu Q10 pozwoliło na otwarcie komór mózgowych i, co jeszcze bardziej zaskakujące, pozwoliło również na zachowanie pełni kompetencji umysłowych. Zazwyczaj następstwem takiego rodzaju urazów są między innymi bezwład kończyn, uszkodzenie słuchu, uszkodzenie powolnienia wzroku. Chętnie wspomnę jeszcze o stosowaniu leków. Dobrym przykładem jest tutaj podawanie kontrastu. Niestety u pacjentów chorych na cukrzycę podanie kontrastu może prowadzić do niewydolności nerek. Wówczas pacjent musi być 3-4 dni dializowany. To jest bardzo niekomfortowe dla pacjenta oraz
czas bardzo kosztowne. Kosztuje około 2,5 do 3 tysięcy euro. Obciążenia nerek można jednak w bardzo prosty sposób uniknąć, przyjmując na 4 godziny przed przyjęciem kontrastu koenzym płynny Sanomid. Proszę zwrócić uwagę, możemy tutaj wskazać na socjoekonomiczny walor zastosowania medycyny mitochondrialnej, dzięki której przede wszystkim ratujemy zdrowie pacjenta. Moją pracę rozpocząłem w Kalifornii w Stanford. To był rok 1967. Tam zajmowałem się dziećmi chorującymi na dystrofię mięśniową. I tam po raz pierwszy przekonałem się, jak skutecznie działa koenzym Q10, właśnie w przypadku dzieci z dystrofią mięśniową. Następnie przełomowym odkryciem było zastosowanie koenzymu Q10 w okulistyce, w przypadku zwyrodnienia plamki żółtej AMD, postaci suchej. W tym przypadku pacjenci otrzymują najczęściej informację od lekarza okulisty: nie istnieje skuteczne leczenie AMD. Ci okuliści są w błędzie. Otóż istnieje. Mam tutaj na myśli terapię mitochondrialną. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w łańcuchu oddechowym komórki, w którym wyróżniamy 5 kompleksów, kompleks 4 zostanie zablokowany dzięki działaniu pozytywnej substancji, która zostaje wytworzona przez światło, i jeszcze do tego podamy nanokoenzym Q10, wówczas możemy zahamować ten proces. I osoby z ostrością wzroku na poziomie 3, 4, 5% z powrotem mogą na przykład swobodnie oglądać telewizję. Poprawa sięga 30-40%. Innym obszarem, gdzie przeprowadzimy badania z zastosowaniem płynnego nanokoenzymu Q10, są szumy uszne, zwane tinnitus. Jak wiadomo, to bardzo obciążające zjawisko. Podobnie w przypadku migreny. Tutaj również prowadziliśmy badania podwójnej ślepej próby. Zresztą z bardzo pozytywnym efektem. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj zjawisko migren u dzieci, gdzie zastosowanie medycyny mitochondrialnej okazało się szczególnie skuteczne i, co ważne, bez skutków ubocznych. Podobnie w przypadku diabetyków czy osób cierpiących na syndrom wypalenia zawodowego. Osoby z tym syndromem nie powinny się bowiem w ogóle przemęczać. Wiem z doświadczenia, że takim osobom poleca się wysiłek. To głupota. Takie osoby powinny unikać jakiegokolwiek wysiłku, ponieważ ich baterie są całkowicie wyczerpane. Te osoby mają ogromny deficyt energii komórkowej. Energii komórkowej ATP nie można magazynować. Ona musi być przez cały czas produkowana, i to w przeliczeniu na wagę ciała danej osoby, tak mniej więcej. Dla przykładu, jeśli weźmiemy pod uwagę, że waży pani 50 kg, pani mitochondria muszą wyprodukować około 50 kg energii ATP. U mnie około 80 kg. Tego nie możemy zjeść, takiej ilości. Ale w naszym organizmie, a w zasadzie w naszych mitochondriach, funkcjonuje pewnego rodzaju transport, coś, co możemy nazwać swoistym recyklingiem, co powoduje ponowne naładowanie mitochondriów. Ale do tego konieczny jest magnez, około 600 mg dziennie. Wysokie dawki przede wszystkim. Małe dawki, mówiąc wprost, nie działają na mitochondria. Takie dawkowanie nie ma najmniejszego sensu. Dopiero odpowiednie dawkowanie, na przykład 400 mg witaminy B2, 600 mg magnezu czy koenzymu Q10, 10 mg na kilogram wagi ciała, przynosi zamierzony efekt. Chętnie jeszcze wspomnę o stomatologii, to bardzo ważna dziedzina. Dentyści powinni być zainteresowani medycyną mitochondrialną przez parodontitis, czyli parodontozę, gingivitis, zapalenie dziąseł. Podobnie jak dermatolodzy, którzy zajmują się psoriasis, łuszczyca, czy neurodermatitis, neurodemia. Wszystkie te jednostki chorobowe, które w nazwie mają itis, są to stany zapalne, które, jeśli są długotrwałe, prowadzą do uszkodzenia mitochondriów. Równie niebezpieczne dla mitochondriów są pestycydy, co można bardzo dobrze zaobserwować u osób chorych na Parkinsona. U nich najwcześniej można zauważyć drżenie rąk. Tutaj również przeprowadzaliśmy własne badania. Również w przypadku bardzo ciężkich stanów, na przykład w ataksji, można sięgnąć do terapii mitochondrialnej. W podanych przykładach mówił Pan o preparacie Sanomid Q10. Dlaczego akurat ten preparat został użyty do badań? O, to bardzo dobre pytanie. Nie jest łatwo nakarmić mitochondria substancją, jaką jest koenzym Q10, ponieważ koenzym Q10 nie jest substancją rozpuszczalną w wodzie. Resorpcja koenzymu Q10, jeśli się oczywiście odpowiednio tłusto odżywiamy, jest na poziomie 3-5%. Tutaj potrzeba naprawdę wysokich dawek, 600-700 mg. Takich dawek chyba byśmy nie zdołali przełknąć. Dlatego też stworzyliśmy nową formułę koenzymu Q10, a mianowicie
nanoformułę, czyli formę nanocząsteczkową. Dla przykładu, mitochondria są wielkości 2000 nanometrów. Natomiast nanocząsteczki koenzymu Q10 mają 50 nanometrów. Oznacza to, że nanocząsteczki Q10 docierają z dużą łatwością do mitochondriów. Przyswajalność możemy w bardzo prosty sposób potwierdzić dzięki pomiarowi frekwencji serca, badanie dla astronautów. Dzięki temu pomiarowi można bardzo dokładnie zobaczyć, jak szybko nanocząsteczki koenzymu Q10 wnikają do mitochondriów. To bardzo ważny argument właśnie we wcześniej wspomnianej medycynie ratunkowej, gdzie bardzo liczy się czas działania. W jakiej formie jest ten preparat z nanocząsteczkowym koenzymem Q10? Czy jest to forma kapsułki? Nie, to są formy płynne, które są aplikowane w formie kropli. To bardzo ułatwia aplikację i przyswajanie, również u osób, które mają problem z przełykaniem? Tak, tak, również u osób, które mają problem z przełykaniem. W tej chwili pracujemy nad rzadką chorobą, chorobą kompleksu pierwszego. Objawia się ona uszkodzeniem muskulatury powiek, inaczej mówiąc opadaniem powiek. W tym zakresie również przeprowadziliśmy badania z użyciem sanomitu. Po 6 tygodniach podawania Q10 objawy choroby takie jak opadanie powiek czy drżenie rąk całkowicie ustępowały. Podsumowując, warto stosować osiągnięcia medycyny mitochondrialnej w przypadku chorób uznawanych za nieuleczalne. Aktualnie prowadzimy badania we Francji, w Paryżu i Genewie. Badania te dotyczą choroby oczu, to apraksja oczna. Polega ona na tym, że gdy patrzę w danym kierunku i pani prosi, żebym skierował się do pani, moje gałki oczne pozostają nieruchome. To jest, inaczej mówiąc, zaburzenie poziomych ruchów gałek ocznych. Taka dysfunkcja jest spowodowana niedoborem koenzymu Q10, albuminy. Od 2 lat prowadzimy właśnie badania w tym zakresie. Czy możemy śmiało powiedzieć, że sanomid jest najlepszą formą koenzymu Q10? Nie, już nie. W tej chwili mamy już wyższą formę koenzymu Q10. Formę zredukowaną z przyswajalnością na poziomie 60% to preparat o nazwie Quinomid Q10 Fluid. Czyli forma zredukowana koenzymu Q10 to inaczej mówiąc aktywna forma koenzymu. Tak, to jest forma aktywna. Taka forma powstaje z formy utlenionej tylko wówczas, gdy mój organizm zostaje zaopatrzony w odpowiednią ilość cynku, selenu. To jest niezwykle ważne. Oznacza to, że stosując preparat Quinomid Q10 Fluid potrzebują również dodatkowo cynku i selenu. Nie, już nie ma takiej potrzeby. Preparat Quinomid Q10 Fluid zawiera już aktywną formę, która jest gotowa do działania. Przy uszkodzeniu kompleksu pierwszego w naszym łańcuchu oddechowym można ewentualnie zastosować witaminę B2, riboflawinę, by obejść to uszkodzenie. Czyli oprócz koenzymu Q10 potrzebujemy jeszcze kilku innych substancji. Tak, i to około 40 do 50 różnych substancji. Do tych substancji należy na przykład tauryna. Tauryny potrzebujemy dla oczu, dla prawidłowego funkcjonowania trzustki. Potrzebujemy selenu, cynku, miedzi, manganu, chromu, głównie dla diabetyków. Potrzebujemy witamin z grupy B, witaminę B12, B1, B6, ale w postaci monopreparatów, czyli pojedynczych substancji. Nie polecam stosowania preparatów złożonych, to tak jak w przypadku insuliny. Jeśli potrzebujemy insuliny, stosujemy insulinę, a nie różne przypadkowe substancje. Zawsze monosubstancje, pojedynczo, nie wszystko naraz. Tylko wówczas możemy zauważyć, co osiągnąłem tą daną substancją. Czyli precyzyjnie. Tak, działać substancjami precyzyjnie, odpowiednie substancje w odpowiednich dawkach. Wówczas widzimy krok po kroku poprawę. Dobrym przykładem jest tutaj zapalenie mięśnia sercowego. Jeśli dawka substancji koenzymu Q10 jest zbyt niska, pacjent nie jest w stanie wchodzić po schodach. Jeśli dawka jest odpowiednia, pacjent nie ma z tym problemu. Właśnie opublikowano wyniki obszernych badań Mortensena oraz International Coenzyme Q10 Association na spotkaniu w Bolonii. Z tych badań wynika, że stosowanie koenzymu Q10, jeśli chodzi o problematykę serca, znacznie łagodzi przebieg chorób serca. Pacjenci żyją lepiej oraz znacznie dłużej. Istnieją badania, które trwały około 8 lat, a dotyczą pacjentów z zawałem serca. Około 50% leczonych pacjentów po zawale przeżywa do 5 lat, natomiast po następnych 5 latach niestety większość umiera. Jeśli chodzi o kardiologów, niestety przykro mi to przyznać, nie biorą oni w ogóle pod uwagę osiągnięć medycyny mitochondrialnej. Uważają, że w tym zakresie wiedzą już wszystko. To jest ogromny błąd. Do tego jeszcze zalecają stosowanie statyn, które blokują syntezę koenzymu Q10.
Przez to pacjent cierpi na bóle mięśniowe. Zwiększa się u nich ryzyko wystąpienia krwotoków śródmózgowych. Statyny mogą być również przyczyną nowotworu piersi. Wszystko to można znaleźć w literaturze fachowej, ale niestety statyny są przepisywane nadal. Mimo że cholesterol jest niezwykle istotny dla mózgu, nie bierze się pod uwagę, że po 6 tygodniach stosowania statyn odczuwamy już pierwsze problemy kognitywne. Jaki poziom cholesterolu jest normą? To jedno z najczęściej obecnie zadawanych pytań. To zależy oczywiście od wieku. Wcześniej mówiono, że z wiekiem ciśnienie tętnicze może się podnosić. Podobnie jest z cholesterolem. Poziom cholesterolu nie musi być poniżej 200. Warto zwrócić uwagę, że stosowanie koenzymu Q10 jest niezwykle efektywne dla naczyń krwionośnych. Co prawda nie obniża poziomu cholesterolu, ale wzmacnia naczynia doprowadzające krew z serca do płuc, czyli przepływ kapilarny. Co odczuwają ludzie, którzy mają zbyt niski poziom cholesterolu? Osoby ze zbyt niskim poziomem cholesterolu to przede wszystkim problemy kognitywne, ponieważ mózg potrzebuje cholesterolu. To są problemy z pamięcią, koncentracją, to głównie. Dziękuję serdecznie za rozmowę, panie doktorze Enzmann. To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.